Jeżeli chcemy poznać prawdziwy stan budowy akwaparku, podjąć racjonalną, obywatelską, odpowiedzialną, zbudowaną na ekonomii decyzję dotyczącą dalszej budowy tej inwestycji. Musimy pójść na referendum, jeżeli chcemy poznać prawdziwy stan finansów miasta, stworzyć realny i transparentny sposób ich wydatkowania przy współudziale aktywnym obywateli tego miasta, w tych organizacji pozarządowych. Musimy pójść na referendum, jeżeli chcemy powstrzymać postępujący w Słupsku marazm w mieście, które nie jest miastem dla młodych ludzi coraz bardziej. W ostatnich 5 latach z naszego miasta było 5 tysięcy ludzi. Bardzo często są to młodzi, wykształceni ludzie, którzy albo wyjeżdżają, albo nie wracają po studiach do swojego rodzinnego miasta, chociaż chcieliby. Musimy pójść na referendum choćby po to, aby móc znaleźć pracę dla młodego człowieka po bardzo prominentnych studiach informatycznych, który od 2 lat nadalennie szuka pracy w swoim mieście rodzinnym, a nie chce stąd wyjechać. Musimy pójść na referendum, jeżeli chcemy, ażeby w Słupsku, w centrum miasta, obok Biedronek, nie powstawały tylko lumpeksy. One są też potrzebne, tylko czy w centrum miasta. Musimy pójść na referendum, jeżeli chcemy powstrzymać dalszą degradację słupskiej kultury, która w ostatnich latach straciła 20% dofinansowania, słupskiego sportu, który stracił 25% dofinansowania. Nie liczmy w wydatkach na sport budowa akwaparku, bo on rzeczywiście jest przypisany do tak zwanej kultury fizycznej. Ta suma jest bardzo wielka, 40-milionowa, ale prawdziwa na działalność bieżącą organizacji i klubów sportowych jest minimalna. Pójdźmy na referendum, jeżeli chcemy powstrzymać także degradację działalności niezwykle aktywną stowarzyszeń kulturalnych, sportowych, wśród których naprawdę większość zastępuje miasto w realizacji potrzeb mieszkańców miasta. Wreszcie musimy pójść na referendum, jeżeli chcemy naprawdę nowoczesne oświaty w mieście Słupsku, w mieście, gdzie na każdą szkołę przypada średniorocznie 3000 zł na pomoce naukowe, dzisiaj w dobie rewolucji technologicznych, a te 3000 znaczą kilka książek do biblioteki, kilka piłek do koszykówki, piłki ręcznej siatkowej i pół komputera. W momencie, kiedy każdy uczeń, zgodnie z oczekiwaniami rządu, ma mieć komputer ze swojej własnej dyspozycji. To są także wybrane tylko, ale codziennie odczuwane przez wielość mieszkańców tego miasta argumenty. Musimy pójść na referendum. Dziękuję.